Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Mariusz, długo czekaliśmy na tą inaugurację w Polkowicach. Za nami pierwsze spotkanie otwierające Fortuna pierwszą ligę. No tak, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Myślę, że fajnie też, że przyjechało pod Beskidzie gdzieś z Patkowic z ekstraklasy. Więc drużyna na pewno gdzieś, powiedzmy, w polskiej hierarchii na wysokim poziomie. No i mecz na pewno nie rozczarował nikogo, kto był na meczu. No właśnie, emocji nie brakowało. Pierwsza połowa zupełnie inna niż druga. W drugiej odsłonie zdecydowana, można powiedzieć, przewaga Górników. Czy na pewno w pierwszą połowę gdzieś tam graliśmy zbyt bojaźliwie. Nie podejmowaliśmy, moim zdaniem, trudnych decyzji, tylko gdzieś tak, można powiedzieć, na łatwiznę, jak najkrócej, jak najszybciej. I gdzieś to był nasz błąd w tej połowie, a w drugiej już zagraliśmy bardziej odważnie, co charakteryzuje tą drużynę, gdzieś do przodu gra cały czas, więc i stworzyły się wtedy sytuacje. Posiadanie piłki też już było w dużej mierze po naszej stronie. Zrobiły się sytuacje i mecz na pewno też był już bardziej widowiskowy niż w pierwszej. No właśnie, mówiłeś, zawsze mówisz, że musisz wziąć sprawy w własne ręce. Tym razem tak samo zrobiłeś, podanie od Jarka Ratajczaka. Nie wiem, co z tą piłką zrobić, jak tylko trafisz do bramki. No myślę, że Jarek mi nie podawał, ale okej. Okay. Jarek nie, tam były rikoszet i no i po prostu gdzieś... Ale na pewno chciał ci podać. No, on zawsze mi chce podać, więc zawsze na to czekam, ale w tej sytuacji akurat był rikoszet. No i widziałem tą piłkę, więc musiałem mocno gdzieś na nią pójść, no i uderzyłem, wpadło. Fajnie, szkoda też, że tylko jeden punkt, ale nie ma co tutaj za bardzo iść do przodu, więc trzeba stopniowo zacząć. Myślę, że w następnym meczu już wygramy i 3 punkty tutaj zostaną u nas. No właśnie, Sandecja, Nowy Sącz, trudny rywal? Nie wiem, będziemy analizować, zobaczymy. Gdzieś tam po pierwszym meczu wysoko dość przegrali, ale nie chcemy patrzeć na wynik, bo to nie zawsze odzwierciedla przeciwnika. Będziemy mieć analizę chyba jutro, więc przekonamy się, co tam trenerzy nam przedstawią. Zobaczymy, jaki to będzie przeciwnik. No, zawsze boisko weryfikuje, więc przed meczem nic nie zakładamy. Mecz wszystko pokaże i wyjaśni, kto będzie lepszy. Na pewno oprócz samej gry potrzebni są kibice na trybunach. Ostatnio właśnie na meczu z Podbeskidziem było ich sporo. Mógłbyś zaprosić właśnie tych fanów zielono-czarnych na to sobotnie spotkanie? Zapraszam wszystkich kibiców Górnika i nie tylko. Myślę, że u nas zawsze jest fajny mecz, fajna gra, więc na pewno nie pożałujecie, jak przyjdziecie na stadion.